Witajcie, witajcie, witam was, komendant miejscowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopydłowie, czyli jo, witajcie. Moi. Krótka, wiecie co, mało my się nie spóźnili, no bo to dzisiaj u nas w Kopydłowie w nocy była burza z piorunami, wiecie, pioruny waliły, niech to ślak, koło drugi, wiecie, walnęło w stuk. Koło franaszkowych zabudowań zaraz zaczął się polić, trzeba było gasić, rozumiecie, no bo to w ogóle u nas ludzie nie pomyślą. No postawią taką kupę prasowanej słumy, nie, 30 metrów od chałupy, no ty się strażok widzę po mundurze, nie, no to się znoż na tym, nie, znoż, no powiedz, co to jest dla ognia 30 metrów, no to, no ni, no, 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 no wiater i no dmuchnie i po ptokach, a ja, chałupa w ogniu, nie. Słuchajcie, a potem... Po tym, rozumiecie, piorun walnął w topole, to rośnie koło Władkowej chałupy, nie? No mówię wam, drzewo jakby nożem przeciął. Koruna poleciała na dach, szkody narobiło, krótka, trakcję zerwało, po tym jeszcze pieprzło w transformator, no i do południa dzisiaj nie mieliśmy prądu, dawaj im to. Jasiek, ty nie widzisz, że goście przyszli, ty mi tu w galotach lotasz? No przecież mam na sobie długie wyjściowe, nie? Elegant, nie? Do narzeczony idziesz? Umykaj mi stąd, już, no. A widzicie, teraz jeszcze trzeba było pojechać, sprawdzić, czy się gdzie nie tli, nie? No bo to pogoda się zrobiła, słonko zimie wysuszyło, jakby nie daj Boże, gdzie żar był. No wiater dmuchnie i zaś pożarł od nowa, no. Ale co tam, już im jest, no, pokoszcie się. Jak to miło, bo znowu zobaczyć. A krótka, jak se żyjecie? Dobrze, nie widzę, gębusie uśmiechnięte, zadowolone. No wiem, wiem, teraz od maja to już na widowni sami zamożni obywatele Unii Europejskiej siedzą. A. Widać, że się wam powiedło. Stopa się wam już podniosła? Nie bardzo, nie? Mnie też jeszcze nie. Ale obiecuję wam, jak mi się ino podniesie, pójdę gdzie potrzeba, znajdę tego, co zamieszał w tych kasach chorych i w tych funduszach i tak go krótko kopnę w tyłek, że wyląduje na Księżycu. I to będzie mój osobisty wkład w podbój kosmosu. Bo... Przecież sami pamiętacie, jak to było po świętach, nie? I po Nowym Roku, nie? Ludziską wątroby powysiadały. A ośrodek zdrowia zamknięty. Kolejka jak za PRL-u. A drzwi zamknięte. I no kartka wisi, że nieczynne, bo jakąś umowę nie podpisali, coś i doktory strajkują. Tam. Mówię wam, ludziska to tak mięsem rzucali u noc Kopydłowie, że dzieciokom trzeba było uszy zatykać. Najlepszy interes to na tym Firkowo zrobiła, nie? Bo od razu otworzyła konkurencyjny gabinet z Nachorski pod chmurką i na samych ziołach na wątrobę. W jeden dzień zarobiła więcej niż przez cały ubiegły rok. Dlatego mówię wam najważniejsze, co by my zdrowi byli. Bo jakby który nie daj Bóg za nim mógł, to nawet w Europie żadna reforma służby zdrowia go nie uratuje. No dobrze, Godu? Czekajcie, czekajcie, bo ja widzę, że was tu dawno nie było. Wy nie wiecie, co się odpowiada, jak się komendant pyta? Musiał odpowiedzieć głośno i wyraźnie. Dobrze godocie. Dobrze godum? Dobrze godocie. Widzicie, że się doa. To jest właśnie dobrze Firkowo. Dobrze godocie. No nie, już teraz nie, za późno. Słuchajcie, Firkowo, powiedzcie prawdę. Ile wybierzecie od pacjenta? No widzicie tak, za badanie na łoko, no. Bez obmacywania, no to bierę 10 jaj, a z obmacywaniem, no to kurczoka i czyjojka. Toście tanio nie jest. Jak nie? Jak nie? Jak przeprowadziła badania marketingowe rynku, to mi wyszło, co znachorka z Lututowa biorą 5 jaj więcej. A poza tym u mnie są ceny bez waty. Bez czego? No, wie pan komendancie, że teraz będziemy już podatek VAT płacić od wszystkiego, nie? No! Nawet jakby pan chciał kupić nowy sprzęt dla straży. No! A u mnie za watę nie płaćcie. Komendancie, nie poporzył się tam który? Szczęściem żaden, Firkowo, i nie wywołujcie mi tu wilka z lasu, dobra? No to szkoda. Dlaczego szkoda? Bo ja mam w promocji maść na poparzenia. Jak Lowo 40% tani. Patrzcie się, co za czas. Tero... Żeby interes zrobić, to jeden drugiemu życzyłby nieszczęściu, nie? O, chowaj Boże! Ja za strażaków to co rano czy zdrowaśki odmawiam, ale zdrowaśki zdrowaśkami, a biznes jest biznes.
Ciekawe, ciekawe, skąd Firkowa zna takie angielskie powiedzonka. Angielskie? Kiedyś na takum to się mówiło handlara, nie? Panie Urczyński, jak się to teraz na takum mówi? Bizneswoman. O, właśnie, właśnie. To się przyjrzyjcie. Tak wygląda nasze kopydłowsko bizneswoman. I wjeżdżajcie mi z tą Firkową. No, Firkowa, idź. Ale pamiętajcie, pamiętajcie, co promocja jest ino do końca miesiąca, później będzie drożej. Aha, a te ziółka na prostotę pana Jurczyńskiego? A, nie, no, Firkowa, no. Ja położę w kantorku na stole, a potem się będziemy liczyć. No, no, no. Oj, mam problem, komendancie. Tak? Budżet nam się nie domyka. O, to trzeba se było zamówić jakichś ziółek ufirkowych, to może by się panu domknął. Chodzi o to, że w planie mamy więcej wydatków niż przychodów. A ja nie znam takiego, co by miał odwrotnie. A rząd to ma inaczej? No tak, ale wie pan, to jest największe zmartwienie rządu. Tak? Panie, za takie pieniądze, jak u nich kruca biorą, to ja się mogę martwić od rana do wieczora. No dobrze, godno? Ale tak czy inaczej musimy się zastanowić, jak tu coś zarobić. No bo tak, liczyliśmy, że na kalendarzach dochód będzie 500, nie? No. No ale na czysto wyszło raptem 300, no i już, już 200 do tyłu, nie? No a przecież mieliśmy jeszcze kupić nowy mundur frankowy. No już najwyższa pora, bo chodzi jak ostatni obdartów. No tak, tylko że jak dołożą ten VAT, to będzie 22% drożej. Wie pan co, panie Urczyński, to jest draństwo, skandal, no, skandal, no. Proszę pana. Nie dość, że my strażoki, łochotniki, nie mówię, za darmo robimy, to jeszcze num... Sprzęt i umundurowanie VAT-um okładali. Właśnie. No a co zrobić? Pójdziesz pan strajkować? Przemysł straż i strajkować nie pójdziemy. Trzeba pomyśleć, jak jaki grosz zarobić, nie? No i właśnie z tym do pana tutaj przychodzę. Aha, komendancie, ja mam taką prośbę osobistą taką. Wie pan, nie, że ja w szkole prowadzę kółko dramatyczne. No i też mam problem. Może pan problem z kółkiem? No idzie pan do Franka, to albo panu naprawi, albo dorobi nowe. Komendancie, kółko dramatyczne, to znaczy taki szkolny teatr. Aha, teatr. No. A coś tam, ktoś do nas idzie? Nie, nie, to chyba nie do nas. Nie do nas. No więc tak, komendancie, ja na początek nowego roku szkolnego chciałbym przygotować bajkę o śpiącej królewie. Aha. I czy ja mógłbym w świetlicy robić z dziećmi próby, co? Nie, no jasne, że na razie nic się nie dzieje, to może se pan próbować. No to dziękuję. No, no nie ma za co. Komendancie, jakieś to fajne jest. Trzy du... I co? No te przyjechały. Aha. A jak potrzebują mi informacji, to udzielić. I no elegancko. To by nie pomyślały, że w kopydłowie na remizie dyżur mają jakie chamy. Kiedy one pytają o was? U mnie? Mm-hmm. To może za chwilę powiedz, że teraz mam ważną konferencję ze skarbnikiem. Więc to pan, najsłynniejszy strażak Rzeczpospolitej. No. Marzyłyśmy o tym, żeby pana poznać. Nie, nie. Okruca. No, dziedam czasami no, na śle po kożum, ale przecież są ważniejsi ode mnie. No, niechże paninka siada. No. Chłopaki, wy nie macie nic do roboty? Nie. To ja wam zaraz znajdę. A to jest nasz skarbnik. Panie Jurczyński, przyjdź pan później trochę. Pan Jurczyński? No od razu pana poznałam. Och, jak miło. Dobra, idź pan, no idź później idę, pan. To idę. Przyjechaliśmy do Kopydłowa. Przede wszystkim, aby pana no. poznać. Nie. Naprawdę, no. tak. Ale jest też inny cel naszego przyjazdu. Ojej, wie pan, tu jest tak pięknie. Tu jest pięknie? Pięknie. Pani piękniejszy wsi to w całej Polsce nie znajdzie. No i właśnie dlatego chciałyśmy tutaj spędzić nasze wakacje. No ja od razu powiedziałam albo tu, albo nigdzie. Badalu. A co tam panu wisi? To, a to, to są medale. A medale? No, no.
A za co te medale? Jak za co? Za zasługi dla pożarnictwa? Nawet gdyby ich pan nie nosił, od razu widać, że pan musi być bardzo wysłużony. Zasłużony. No, zasłużony, tak. I to w tak młodym wieku. No. A wie pan, że na żywo jest pan jeszcze przystojniejszy niż na ekranie. Naprawdę? No, jak to mówią, chłop odrobinę ładniejszy od diabła, to już przystojny. Nie? No, a ciekawe, u kogo to się paninki zakwaterowały? Oj, tu jest właśnie problem. No bo musi pan wiedzieć, że my jesteśmy artystkami i... Dla nas, wie pan, czas wakacji to nie jest czas wypoczynku. My musimy pracować. No, u nas w straży jest to samo, na okrągło. Od razu wiedziałam, że w panu znajdziemy bratnią duszę. Ewa wspomniała, że jesteśmy artystkami i właśnie przygotowujemy wielki musicalowy numer. Mamy nadzieję, że panu się też spodoba. Musicalowy to na pewno mi się spodoba. A wiecie, że u nas też jest takich Czech, co muzykalują, takich artystów, jak oni pięknie muzykalują po weselach, po zabawach. Króca, oni tak pięknie grają, że ja to 100 razy wolę ich słuchać, jak tych szarpi drutów, co w radiu puszczają. Ja rozumiem, ale wie pan, jest casting i musimy być gotowe zaraz po wakacjach. Wie pan, dla nas to jest być... Albo nie być. Tak, a do prób potrzebujemy bardzo dużo miejsca. Ja mam za remizą taką dużą łąkę. Nie, to łąka nie może być. Nie. Ale może być świetlica w remizie tu w Kopydłowie. Mogłybyśmy w niej zamieszkać i próbować. Próbować świetlicy? No nie, świetlicę mamy, no ale świetlica to jest na zebrania. No na szkolenia, no a teraz jeszcze, że mu obiecał Jurcińskiemu, nie? No żeby roz na jakiś czas, no to jeszcze, ale na stałe, no na stałe. No nie, na stałe się nie da. Ale może jednak, może w drodze wyjątku. Oczywiście zapłacimy, ale my naprawdę, no potrafimy być wdzięczni. Nie, no z duszy i serca to bym chciał, no ale właściwie są miłe kobitki. No musicie zrozumieć, że straż jest straż. Remizy wynająć nie mogę. No to po numerze. Obawiam się, że po karierze. O, Ewa, co z tobą? Boże, ona zemdlała. Matko świetna. No mój Boże, ona tak na to liczyła. Chłopaki, no to stoicie, bierzcie ją do świetlicy i sztuczne oddychanie. I no rozepnijcie i stanik, co by ją nie udusiło. Szukajcie, bo nie nosi. Nie ma. Alusiu, uspokój się. Przepraszam, ale nagle wszystko nam się załamało. Trudno. Może trzeba będzie zmienić zawód. Może zaczniemy handlować. Czym? Własnym ciałem. Chciałem powiedzieć, że nie ma się co martwić. Będziemy co jeszcze kombinować, wymyślać. No nie martwcie się, panie. No, na razie, wiecie co, chodźcie do świetlicy. Nie ma ich co na sum z tym cucyniem zostawiać, wiecie. Chodźcie, idziemy do świetlicy, teraz, bo ja się boję. Alem się króca naciął. Dzięki ci, Franuś. Bez ciebie to bym tej cholernej topoli nie porwnął. Bez motorowy piły? I mamowy! A i tak widziałeś, jakem się napocił, nie? No. To tero warto by się jakiego piwa napić. No. Godom, co tero warto by się jakiego piwa napić. No. A moc? Tyś to jest Władek filozof. Chodzi po wsi gadka o naturze, Władka ma wężarki, szyni i już się nie zmieni. Franuś, naprawiłeś mi trąbkę? Aleś ją króca zmolestował. A, bo widzisz, graliśmy w czorny na weselu i doszło do nieporozumienia. Wiesz, Mańkowi z bębna ino obręb została, a Maniek ma akordeon w dwóch częściach. Ja i tak mam najlepiej, bo trąbka z blachy, no to się może jako wyklepie. Wyklepie? No, wyklepie. A widzę to roboty z takim klepaniem. Frany, postawię ci piwo. Zaro? Zaro. No jak tak, to trąbka gotowa. Allegro? A już tam znam na graniu. To pokaż. Chodźcie, chłopaki, chodźcie, weźcie te
bagaże i zanieście na miejsce. Cześć, Władek. Cześć, Wojtuś. Słuchaj, no. Wiedziałam. Wiedziałam, że nas pan nie zostawi bez dachu nad głową i Ewa będzie miała gdzie dojść do siebie. Dziękuję. A przepraszam, czy będziemy mogły sobie tutaj powiesić takie małe pranie? Pranie? No pewnie, zaraz się rozciągnie jakiś nurek tu. Naprawdę, dziękuję. Dziękuję, dziewczyny. Ściął ci Franek już te topole? No dopiero co my skończyli. No chwała Bogu, bo będzie mi teraz potrzebny. Franek! Ta jest! Chodź no tu. Franuś, weźmiesz jakiś sznurek i rozciągniesz tu do suszynio prania, wiesz? I przyniesiesz kosz do świetlicy. No, ma być czysty, bo to na bieliznę. Tak jest. Trąbka, sznurek. Bez mnie to oni by tu wszyscy zginęli. Wojto? No? A co, ty jakieś pranie robiły? Jo? Nie no, skół. I no te, co wynajęły świetlice. Jurczyński wyżgodą, że kasa pusto, a wydatki są. No pomyślałem, że za czynsz parę groszy wpadnie. A one to co? Praczki? Chyba nie. Godały co jakieś artystki, wiesz? A Wojtek, ty to jesteś szczęściowy. Przynajmniej masz co wynająć, a ja króca zrujnowany jestem. Instalację szlak trafił. Prądu nie ma. Pralka spieprzona. Lodówka poszła. Telewizor też się spieprzył. A najgorsze, Wojtuś, że mi komputera diabli wzięli. No i jeszcze ten dach. Władek, ja ci coś powiem. Ty zamiast siedzieć i marudzić, to byś się wziął lepiej za robotę. Wojtek, pralki sam nie naprawię. Ten piorun to musiał chyba w tyłek trafić, bo od ściany to taka osmolona. Władek, 20 roków kobita ci galoty w rynkach prała, tak? No. No to popierze jeszcze trochę, zanim kupisz nową. Ty? Wziąłeś? Przepraszam. Ten staw, gdzie tam można popływać troszeczkę, to tam, tam? Pójdzie tam, gdzie tę wodę widać, tą ścieżką, to nimo prawa zabłądzić. Aha, no dziękuję. Ale pan ma wyszkolonych tych strażaków. No, wiadomo, nie? Moje. No, ten, co mnie ratował, to robił to tak super. No. Jak mu się trafiła taką ofiara wypadku. Wcale się nie dziwię. No ja też nie. A wiecie pani co? No. Jak my na ćwiczeniach mieli te próby nie z ratownictwem, a za pozorantkę robiła firkowo, to szło mu znacznie gorzej. A jak on ma na imię? Józek. Józek. Jak będzie wchodzić do wody, to niech uważa, żeby ją rak w jaką delikatną część ciała nie uszczypnął. A tam są raki? O! O, to ja bardzo przepraszam, ale raki lubię wyłącznie w sosie koperkowym. Wojtek, jakżem tak na nią patrzył, to mi się przypomniało, że ja w lodówce miałem taką łoskubaną kurę. I tyś ją pewnie szlak trafił. Władek, a piwniczkę masz? Mam. Żyłeś dotąd bez lodówki? Żyłem. No i widzisz, dało się. Ty chłopie, nic nie gadaj, nie marudź i no bier się za robotę. Wojtek, od kiedy się dowiedziałem, że ja jestem hrabią z pochodzenia, to już mi ta robota tak dobrze jak dawniej nie idzie. Tyś jest hrabia. Już ci gotowym siebie do takich hrabia jak z Frankowy kozy antylopa. Chłopie, żeby znuć hrabi go, to trzeba mieć kasę, wiesz?
A jeszcze Jurczyński godą, że hrabie to mają błękitną krew. A ty mąż? A może. No może. A skąd wiesz, że nie mam? A nie, godaj tam. Ty, co? Bo byłbym se zapomniał. Tam przy tej mojej topoli, co mi ją rżnęli, to znalazłem ten twój dowód. Musi ci się wysunął. No mój, no dziękuję ci, Władek, mój, rzeczywiście. Trochę sfatygowany, no ale i tak przecież niedługo trzeba wymienić na nowy, nie? No. Popatrzyłem na datę urodzenia. Starzejemy się, nie? Władek, mów za siebie, wiesz? To się starzeje, ja tam po sobie tego nie widzę. Bo może lusterko źle czymiesz? Wojtek, co to jest? Nie widzisz? No widzę, ale... No chyba nauszniki. No... Co dzień się zwiększa długość cienia, mgła już snuje się po lesie. Patrzę na datę urodzenia, jak ten czas leci, to już jesień. Myśl jedna drugą z trudem goni, tak by się chciało czas zatrzymać. Patrzę do lustra, szrom na schronie, dostaję dreszcz, to już zima. Więc dla rozgrzewki dziewczę ściskam i gdy o ust korale proszę, sam nie wiem skąd jest ta nadwyżka przy remanencie moich wiosek. No cóż, metryki się nie zmieni, lecz los łaskawy chwalę za to, że jeszcze chyba tej jesieni będę miał niezłe babie lato. Będę miał niezłe babie lato. Widzisz coś? Przebierają się. Ale co widzisz? Ej, chłopie, żebyś ty widział. Pokaż. Hura, Franusz, gra! Poszedł, kruca, poszedł! Hej, dziewczyny! Dziewczyny, mały naprawił trąbkę! Komendancie, obiecaliście nam dyskotekę w świetlicy. Patrz, pewnie już coś szykują. Darek, co robicie? Co? No, jak to co? No widzicie, co węża zwijamy, nie? Idziemy się trochę przejść. Bye! Bye! I no jak drogę kopią, tam to są takie dziury, uważajcie, co by która nie wleciała. Komendancie, a te trzy to kto? Te panie? To są artystki. Komendant wynajął im świetlicę, będą tutaj mieszkać, ćwiczyć. Boże, no nie! O kruca, no dopiero żem godą, żeby uważały. Chłopaki, skoczcie, no zobaczyć, co się stało. Jak człowiek tak pobożnie westchnie, to go w niebiosach Bozia wysłucha. Prawda, Grażynko? Run!
Matki Boskie, Helusia! Co się stało? Wpadła do wykopu? Nie, Ilu zderzyła się z koparką. Ranny Boskie! Wiechą na nią, czy oberwała łyżką? Nie, no chyba ona wpadła na koparkę, no bo tero nie robią. Stało jej się co? Nie, trochę poobijane, ale okulary całe. Ja się nie pytam o Helusię, no o koparkę! Koparkę? Blachę i na obudowie wgnietło! O, szkoda. Chyba pani Helena straciła przytomność. Tak? No, Józek, to dzisiaj masz dobry dzień. O. Zaś będziesz ratował usta w usta. Zawsze ja. Nie no, a co do innych nie ma? Dlaczego nie Jasiek? Jasiek nie, no tamta artystka z twojego ratownictwa była bardzo zadowolona. No Józek, dmuchaj. To on tamtą też dmuchał? O. Jak zemdlała, to musiał udzielić pierwszej pomocy, nie? No. Darek, to ty też udzielałeś? Ja się niestety nie dopchałem. Była kolejka i stałem na końcu. No to ja niestety będę się musiała zastanowić, czy dostaniesz to, co ci obiecałam. Porządnie oberwała. No chyba tak. Za co? Co za co, Helusia? O Jezusie, Wojtusia, za coś ty mnie tak zdzielił? No przecież ja ci te 30 baniek wreszcie oddam. No mam nadzieję, wiesz? Jak Bóg da. A na to już bym mnie liczył. Ale to nie Jorzym cię, Helusia, zdzielił. A kto? Jurczyński? No, króca. Mały, wołaj no firkową, bo zdaje się wstrząsnęło i rozumiem. Ależ, pani Heleno, ja na miłość boską, jak pani może? Panie, jak pani nie może, tłumacz co? Się pan, panie Jurczyński, bo widzisz pan, że bredzi. No tylko nie bredzi. No to przypomnij sobie po kolei, jak było. No to było tak. Po śniadaniu poszłażem do sklepiku. I nagle zorientowałam się, że już południe. No mówiłem, że bredzi, przecież jest dopiero 11. No a jak hejną grali, to musiało być południe. To noż mały tu wygrywa. No to żem se pomyślała, czas na kawę. Aha. No a jak pójdę na remizę, to będzie i za darmo. I trochę se pogadamy. Sknerstwo z niej wyłazi, znaczy się wraca do siebie. Ale pamiętałam, co robią wykopy. No to, żem się rozglądała, co by nie wpaść w jaką dziurę. No. No i jużem była przy remizie nagle, jak mnie coś tak walło w łeb. O święta Hermenegildo. No to pomyślałam, że może to ty. Helusia, jużem cię w łeb nie zdzielił. I no zderzyłaś się z koparką. No, bo to różnicą. Ogłuszy kobiety, a potem ją wykorzysta. No, właśnie. Ciekawe, co z tą firkową, bo znowu z nią gorzy. Właśnie biegnie. O, jest, o, matko moja jedyna! Jaką ma piękną śliwę. A to od was czy od Jurczyńskiego? No, jest pan, panie Jurczyński. Dobrze, że mamy świadków, bo zaś by było na nos. No. Myśmy niczego nie widziały. Nie. Helusia, wiesz co? Nie martw się. Nic ci nie będzie i no ci okład ze szpirytusa. Zrobię. O święta Adelaido! Jak ja wyglądam, no? Chyba będę musiała zaskarżyć tego operatora koparki o odszkodowanie duże pieniężne. Za stratę na mojej urodzie. Żeby stracić, to trzeba mieć. Helusia, coś ci powiem. Ja przychodziła koło twojej tuczarni, wiesz? Tam się chyba coś stało, bo świnie tak strasznie kwiczą. I dobrze robią. Kwiczą na znak protestu przeciwko zaniżonej cenie wieprzowiny. No, chyba słyszeliście, co ja w tej sprawie prowadzę głodówkę. Widzisz pan, że cygani bogoda, że wyszła po śniadaniu? A? Bo tylko ja prowadzę, a głodują one. Od wczoraj żreć nie dostały. Ty żeś musiała wcześniej na łeb upaść. Sama żeś to wymyśliła? Nie, ja.
jakiś poseł z samoobrony, Budner czy jakoś tak, paczak i łebski facet. Pomysł z piekła rodem. Dręczyć zwierzęta, tak? Dręczyć. Panie Jurczyński, one głodują we swoim własnym interesie. No, to tak jak w związkach zawodowych. No, a widziałeś pan kiedy prezesa, co by sam głodował? Prezesa? Nie. No. Związki zawodowe niech se robią, co chcą. A ty, Helusia, jak mi do wieczora świnnie nakarmisz, to może rano na karku inspektora od ochrony zwierząt. Sum mu to doniesę, zobaczysz. No, ale Wojtuś, jak ja je sama nakarmię, jak ja się ledwo na nogach trzymam? Dobra, podeślę ci franka. O, tak? A jakbym tak drugi raz zderzyła się z koparką, to podeślesz mi go drugi raz? Ja idę. Wojtek, te twoje lokatorki tu biegną, ale musi czegoś bardzo przestraszone. A co się stało? Co się stało? Mówcie śmiało. Co się stało? Czy przestraszył was ktoś w lesie? Boże mój. Co się stało? Może nagle gdzieś zagrzmiało? Może Madej ze swą pałą? To się dotąd nie zdarzało. Ale mogło się raz zdarzyć, bo to spój. No więc, co się stało? To ja powiem. Aby oddać hołd naturze i skorzystać z wiejskich czasów, ciut zmęczone po podróży, razem poszłyśmy do lasu. Więc idziemy sobie borem, tutaj dzięcioł, tam znów bliszka. Nic groźnego do tej pory, nic groźnego do tej pory. Ale w dołku nas coś ściska. To przeczucie nas ściskało i kazało wrócić z drogi. A my głupie, dalej śmiało, powiedz, a to ja nie mówię. Tak więc weszłyśmy w gęstwinę tam, gdzie rosną winne grzybki. Każda robi dziarską minę, lecz się dziwnie trzęsą łydki. Nagle pośród leśnej ciszy odstąpiła mnie odwaga, bowiem słyszę, coś tam dyszy. Ni to Ala, ni to Aga. Dysz się zapiewą, czy mruczy. Każda z nas się trzęsie cała. Już za późno, żeby uciec. No i wtedy to się stało. Co się stało? Co się stało? Mówcie śmiało. Z tej historii straszna prawda się wyłania. Co się stało? Chyba im się wydawało. Kto by skrzywdził taką małą? No, już różnie się zdarzało. Ale przecie nie bywało, żeby w lesie ktoś turystkę i to gdzie? W biały dzień? Ale co się stało? Spośród gęstwy się wyłania coś, co budzi grozę w pania. Straszna morda. Coś długiego trzyma w ręce, jeszcze się ze strachu trzęsę. Straszna morda. A do tego świętuch taki, że chciał nas zagonić w krzaki. Aż po krzyżach chodzą dreszcze na myśl, co chciał zrobić jeszcze. Straszna morda. Najpierw gonił tę sierotę, jakby dbał na jej cnotę. Potem znów na ale fuknie i chciał złapać ją za suknię. No i tu się zaczął dramat, dać mu podżyć czy zdjąć sama. Tak napędził Ali stracha, że się dotąd jeszcze waha. Ale kto plicha? Straszna morda. Mówcie prędko, kto to mógł być waszym zdaniem. Ja wam krótko powiem, chłopcy, że to musiał być ktoś obcy. Trzeba go znaleźć i raz skończyć z takim draniem. Ale z kim plicha? I co się stało? Niepokoi mnie to łydek waszych drżeń. Czy on sobie nie poczynał nazbyt śmiało? Czy to drań był? Czy też, Boże, broń? Zboczeniec? Nie uległyśmy skrywanym głębietkom. Położyłyśmy też damę popędowi. No i z lasu uciekamy.
on nam nic nie zdążył zrobić. A tak swoją drogą to ciekawe, kto je nastraszył, nie? To może by zawiadomić policję i... Ale co im pan powiesz, no co? Trzeba by się najsamszód wywiedzieć, co i jak, nie? No, no, to ja pójdę i przepytam. No, ja pójdę z tobą. Zaro, pomalu, niech najsamszód się uspokoją. Zaś pójdę są mi z nimi pogodą. Widzi tablica? Zagrożenie pożarowe. Zakaz wstępu do lasu. One wlazły. Ja je jeszcze znajdę. No to teraz już wiemy, kto je tak wystraszył. Władek, a coś ty sobie w palucha zrobił? Diabłeś się siekierą? No nie, Wojtuś, no. Chciałem zobaczyć, czy mam błękitną. Kozik mi się omsknął i rozcięłem kruca do kości. Ty firkowej gdzieś nie widziałeś? Ona ma podobno taką dobrą maść na gojenie. A nie mówiłem na samym początku, że Tero najlepszy interes to firkowo robi? Jakbyś po Florianie, nie? Potrzebował ziółek na kaca, znaczy się chciałem powiedzieć na wątrobę. Inno do firkowy, wiem, bo są z prawdą. Słuchaj, a jakżeś się zarżnył? No. To jako ci się ta jucha utoczyła, bo po szmacie widzę, że czerwono. Wojtuś, przy rozcięciu to była czerwona, ale potem dalej to się robiła taka czerniawa. A może trzeba było do tej operacji pazury umyć? No co ty chcesz, Wojtek? Nie dalej jak 2 dni temu myłem. Słuchaj, wiesz co? Chodź do kantorka, tam już firkowo opatruje Helusię. No i tobą się zajmie, wiesz? Wojtuś, ale znieczulenie dasz mi ogólne. Ogólne ci tu chodź, chodź. Posłuchaj, dziewczyny mojej firmy są różnymi osobami. I ja im daję ogromną szansę. Tak, jutro w firmie. Ogromna szansa. Na wyjazd też? Przede wszystkim. Dwie moje zawodniczki jadą jutro reprezentować Polskę w Reichenbach. A gdzie to jest? W Niemczech. 3 kilometry na zachód od Zgorzelca. I co one tam robią? Eliminację do Mistrzostw Europy w makaronie. O, ty miałabyś szansę. Ja? Dziecko, ja mam oko i wiem, co mówię. Góra duże D, bioderka zaokrąglone. Na 100% wchodzisz do finału. A to polega na ugniataniu makaronu? W pewnym sensie. Jest basen i dwie panienki mocują się w nim, która którą położy na łopatki. W makaronie? A wiesz, Rudo, jak to się ubranie przy tym brudzi? Jakie ubranie? Dziewczyny mają na sobie odpowiednie kostiumy. Mam nadzieję, że nie bikini. No skądże? Jednoczęściowe. Sam dół. Przepraszam, to ten? Ten. Witam pana prezesa. Kędziorek. Czarek Kędziorek. Firma Amor, usługi rozrywkowe i inne. Dzień dzisiejszy może pan zapisać w kalendarzu jako dzień szczęśliwy. A niby dlaczego? Bo spotkał pan mnie. Człowieka, który wybawi straż pożarną w Kopydłowie z kłopotów finansowych. A, panie, tu już byli tacy, co robili interesy, a ja przeważnie zostawałem z kłopotami. A to nie ze mną. Moja propozycja to 100% pewności. Zorganizujemy regionalne centrum rozrywki w Kopydłowie. Pan, ja i remiza. Co wieczór pełno gości. Kisiel, makaron, rura, mokry podkoszulek, atrakcje, które ściągają tłumy. Dla pana 10% od każdego biletu. Proszę? Niech stracę 15%. Ale chyba nie będziemy tu rozmawiać o interesach. Można? No dobra, no chodź pan do kantorka, pogodzimy, ale coś mi się tu... Taka szansa zdarza się tylko raz. Chodź pan. Z tamtej strony jest drugie wyjście. Idź no tam z psem
i będziecie obydwa ubezpieczać, co by nam nie uciekło, jasne? Tak jest. Nie do ciebie mówiłem. Nie w tą stronę, w tamtą. W tamtą stronę. Toż ten kapuś jest mądrzejszy od ciebie, no. Policja, otwierać! Kto? Policja. I dziewczyny? Dziewczyny, możemy się już nie bać. Mamy ochronę. Jaki przystojny Aga. No to jest konkretny facet, no. A nie jak jakiś liliput, który jak się zaplącze w pościel, no to go nie można znaleźć w łóżku. Panie poruczniku. Melduję posłusznie, na razie to ja jestem starszy posterunkowy. Jaka szkoda, że pana nie było z nami tam w lesie. No pan lesie? Sobie nie wyobraża, jaki przeżyłyśmy szok. No tak, no, właśnie tego się nie da tak po prostu opowiedzieć, ale gdyby pan starszy posterunkowy poszedł ze mną do lasu, to ja opowiem, gdzie to się stało bo w tym lesie... wszystko pokażę. Myślę, Wuniu, że po tym dzisiejszym zemdleniu powinnaś troszeczkę odpocząć. Może ja panu pokażę? Alusiu, ty byłaś tak zaaferowana zbieraniem grzybów, że w ogóle nie patrzyłaś na drogę i mogłabyś się zgubić. Ja pokażę. Chwila, moment. Podejrzane przyznają, co były w lesie? No tak. No to tak. Mamy jasność, no. Podejrzane są oskarżone o to, że pomimo znaków ostrzegających, zakazujących weszły do lasa, powodując zagrożenie przeciwpożarowe. A za to przewidziana jest kara. Za to przewidziana jest kara grzywny albo aresztu. Ale grzywna odpada, bo mi się w zeszłym miesiącu skończyły bloczki mandatowe, nowych nie przysłali. No. To może i lepiej, bo i tak nie mamy pieniędzy. No cóż, dziewczęta, przyjdzie nam odsiedzieć. Ewuniu, skocz po nasze szczoteczki do zębów. Ale odsiedzieć też się nie da. No bo na czym, no? Areszt mamy, przerobiony z kurnika. No ale tam jest tak mało miejsca, że nawet stołka nie ma gdzie wstawić, no. Aresztować mogę. Ale pojedynczo. To ja się zgłaszam jako pierwsza, ja i również chętnie poświęcę się za starsze koleżanki, a odsiedzę również za nie. Bebusiu, ty nam nie wypominaj tych 2 miesięcy różnicy. Proszę pana, a poza tym ty jesteś taka roztrzepana, żebyś rozniosła ten cały areszt i pan mógłby mieć przez ciebie problemy. No właśnie, bo pan starszy posterunkowy musi mnie przykuć kajdankami do okna i musi mnie pan pilnować cały czas. Nie, Ewuniu, nie mogę przyjąć takiej ofiary z twojej strony. Wolę sama poddać się tym katuszom. Ale dziewczyny, wy jesteście za delikatne na trudy więzienia. Bierz mnie, chłopcze. Z braku możliwości zastosowania kary, ja udzielam upomnienia ustnego i ostrzegam, na drugi raz na sucho wam to nie ujdzie. Na sucho? A to nie ma mowy. Nie, a ja jako prawe obywatelki kategorycznie domagamy się chociaż dozoru policyjnego. A dozór mogę dać, No jak ja kocham policję. Ukróca Wojtek! Wojtek! Znowu grzmi! Władek, ile to burz przewaliło się przez nasz Kopydłów i cały ten nasz kraj. A przecież żyjemy. I wcale nie gorzej niż dawniej. Dobrze, Godo? Psia krew! Znowu pada deszcz. Dach jak sito, więc przecieka. Parkan jest dziurawy też. Stół bez nogi jak kaleka. Piec w komorze dymi stale, trzeba by przeczyścić go. Nowy zaciek na powale, taki dom. Ramy krzywe są od lat, no to szpary w każdym oknie. Deszcz zacina, gwiszcze wiatr, pewnie ściana znów zamoknie. Tu się chwieje, tam się wali, to się łamie, tam to gnie. Czyżby cały dom do pani? Ależ nie! Najmilszy z wszystkich domów, nasz dom rodzinny. Nie zamienimy go na żaden inny. Wybudujemy sobie nowy, gdy nas będzie stać. A dzisiaj za remonci trzeba się brać. Nie ma co siedzieć, jęczeć, biadać, że się tu wszystko pomaleńku nam rozpada. Że los się uwziął, fatum, kizmet itd. Bo to nieprawda, nie jest tak źle. Byle od razu dla dobra sprawy zakasać po łokcie rękawy.
no i naprawiać, naprawiać, co się tam, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta. Trzeba omieść każdy kąt. Co tam przeciąg, niech wywieje, niech wywieje zaduch stąd. Tylko już uśmiechnij się, nie siedź smutny, nie narzekaj. Nie mów, że ci tutaj źle, nie narzekaj. Nie narzekaj, że się chwieje, że się pali, że się łamie, że się gnie, że ten cały dom do pani. Wierz mi, że najmilszy z wszystkich domów, nasz dom rodzinny, nie zamienimy go na żaden inny. Wybudujemy sobie nowy, gdy nas będzie stać, a dzisiaj za remonci trzeba się brać. Nie ma co siedzieć, jęczeć, biadać, że się tu wszystko pomaleńku nam rozpada, że los się uwziął, fatum, pustek i tędę. Bo to nieprawda, nie jest tak źle. Byle od razu dla dobra sprawy zakasać po łokcie rękawy. No i naprawiać, naprawiać, co się da. Ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. Najmilszy z wszystkich domów, nasz dom rodzinny, nie zamienimy go na żaden inny. Wybudujemy sobie nowy, gdy nas będzie stać, a dzisiaj za remonci trzeba się brać. Nie ma co siedzieć, jęczyć, biadać, że się tu wszystko pomaleńku nam rozpada, że los się uwziął, fatum, pustek i będę. Bo to nieprawda, nie jest tak źle. Byle od razu dla dobra sprawy zakasać po łokcie rękawy. No i naprawiać, naprawiać, co się da. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta. Dobra sprawy zakasać po łokcie rękawy. No i naprawiać, naprawiać, co się da. Ra-ta-ta-ta, 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 ra-ta-ta-ta. Najmilszy z wszystkich domów, nasz dom rodzinny, nie zamienimy go na żaden inny. Wybudujemy sobie nowy, gdy nas będzie stać, a dzisiaj za remonci trzeba się brać. Nie ma co siedzieć, jęczyć, biadać, że się tu wszystko pomaleńku nam rozpada, że los się uciął, fatum, pustek i pękę. Bo to nieprawda, nie jest tak źle. Byle od razu dla dobra sprawy zakasać po łokcie rękawy. No i naprawiać, naprawiać.